Szczęść Boże, Agnieszka Dąbrowska. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Brudne i zniszczone sale i sanitariaty zagrażające bezpieczeństwu chorych. Taki obraz polskich szpitali ukazuje kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na Lubelszczyźnie funkcjonowanie 32 z 49 szpitali oceniono negatywnie. Podobnie jest w Wielkopolsce czy na Podkarpaciu. O sprawie napisał nasz dziennik. Brudne, często niewykończone ściany, a na nich widoczne zacieki, kiepski stan techniczny i sanitarny urządzeń medycznych i niewłaściwe postępowanie z odpadami medycznymi. Polskie szpitale nie są dziś sprzymierzeńcem pacjenta. Toalety są ciasne i nie spełniają standardów dla kobiet w ciąży. Do tego są rzadko dezynfekowane, alarmuje nasz dziennik. Niestety obecnie brakuje środków na poprawę sytuacji. W ramach reformy samorządowej to lokalne władze trzymają pieczę nad szpitalami. Jednak wraz z nowymi obowiązkami nie otrzymały odpowiedniego wsparcia finansowego. Placówki są zadłużone, co więcej, muszą dostosować się do nowych przepisów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia. Obecnie układ szpitala wygląda tak, że po środku jest korytarz, a po jego bokach sale z pacjentami. Wedle zmian od początku 2017 roku to sale będą miały znajdować się w środku, a dwa korytarze po bokach. Oznacza to konieczność wybudowania nowych bloków, na co nie ma pieniędzy. Jeżeli nic się nie zmieni, grozi nam masowe zamykanie funkcjonujących oddziałów przez sanepid. Jeszcze dziś mogą zniknąć ograniczenia w dostawach prądu. Wczoraj wprowadzony został 20 stopień zasilania, co oznacza korzystanie z energii na minimalnym poziomie mocy. Z deficytem prądu mogą borykać się przedsiębiorstwa. Na razie powodu do obaw nie mają natomiast gospodarstwa domowe, szpitale czy porty lotnicze. Upały, brak opadów, niski stan rzek i ich wysoka temperatura – to wszystko spowodowało, że możliwość chłodzenia bloków energetycznych mocno się zmniejszyła. W dalszej konsekwencji zakłady energetyczne muszą ciąć dostawy prądu. Po pierwsze awarie jednostek wytwórczych, które ulegają nasileniu w bardzo wysokich temperaturach. Biorąc pod uwagę strukturę naszego parku wytwórczego, gdzie jest mnóstwo starych jednostek, które przekroczyły okres racjonalnej użyteczności technicznej, to zjawisko się nasila. Drugi powód to są ograniczenia hydrologiczne związane z niskimi poziomami wód w rzekach, które w układach otwartego chłodzenia tych bloków są fundamentalne. Jak na razie ograniczenia dotyczą tylko dużych odbiorców, takich jak fabryki i zakłady przemysłowe. Częściowe ograniczenia będą jednak dotykać ponad 1600 przedsiębiorstw, przy czym nie powinny one mieć negatywnego wpływu na ich zdolności produkcyjne. Polskie przedsiębiorstwa będą musiały liczyć się ze stratami. Brak prądu ograniczył produkcję w kompanii węglowej czy Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jeżeli jednak uda się uruchomić największy blok w polskim systemie funkcjonujący w Bełchatowie, problem może zniknąć jeszcze dziś. Niestety pogoda w najbliższych dniach nie będzie sprzyjać zakładom energetycznym. Według naszych prognoz upały trwać będą jeszcze w ciągu najbliższego tygodnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał stosowne ostrzeżenia. Prawie w całym kraju obowiązuje stopień ostrzeżenia trzeci o upałach. Jest to najwyższy stopień. Oczywiście nie dotyczy to wybrzeża i Pomorza. W tej chwili temperatura powietrza osiągnęła 30 stopni Celsjusza i przekroczyła już tą wartość na południu kraju, jak również miejscami w centrum. Ministerstwo Gospodarki apeluje do wszystkich o racjonalne użytkowanie energii i sprzętów elektrycznych w gospodarstwach domowych. A teraz przenosimy się do Krakowa, gdzie przed biurem Platformy Obywatelskiej Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości zorganizowało wczoraj happening. Nie obyło się także bez prezentów dla posłów partii rządzącej. Przedstawiciele Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości wręczyli im spadochroniarza zabawkę. Jak mówią, to symbol list partyjnych Platformy Obywatelskiej w nadchodzących wyborach. Organizując happening przed biurem Platformy Obywatelskiej, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości apelowało do polityków Platformy o zaprzestanie sporów na listach. Od kilku miesięcy Platforma nie zajmuje się niczym innym, jak tylko swoimi sporami wewnątrzpartyjnymi. Przez 8 lat nie potrafiła wprowadzić żadnych reform w Polsce, nie potrafiła zadbać o państwo polskie. Teraz jeszcze zostało 3 miesiące do
końca tej kadencji, do końca tego rządu Platforma zamiast skupić się na rządzeniu, skupiała się tylko na jałowych sporach wewnątrzpartyjnych. Jak zauważyli członkowie Forum Młodych, Platforma staje się partią coraz mniej demokratyczną. Platforma Obywatelska wielokrotnie zapewniała, że listy będą układane oddolnie. Tymczasem Ewa Kopacz narzuciła wszystkie kluczowe miejsca odgórnie. Czy to jest demokratyczne zachowanie? Tak jak wcześniej wspomniał Dawid Liszka, lokalni działacze Platformy Obywatelskiej są tak słabi, że potrzebują wsparcia na liście w postaci spadochroniarza. Właśnie takiego spadochroniarza zabawkę, która ma symbolizować sytuację z układaniem list wyborczych w PO, wręczyli posłom rządzącej partii przedstawiciele Forum Młodych. To pokazuje, jak niespójny jest przekaz Platformy Obywatelskiej. W 2007 roku doszła ona do władzy na hasłach zaprzeczenia między innymi ministrowi Giertychowi, którego wówczas młodzieżówka Platformy Obywatelskiej obrzucała błotem i najgorszymi inwektywami. Obecnie wielu polityków Platformy w sprawach sądowych przytuliło się do mecenasa Giertycha i w ten sposób jest on promowany również w kwestiach politycznych. Drugą kontrowersyjną postacią na listach wyborczych jest postać Michała Kamińskiego. Obecnie CBA prowadzi kontrolę jego oświadczeń majątkowych. Kamiński nie wykazał w nich zegarka o wartości 37 tysięcy złotych, który miał być prezentem od żony. Od nowego roku wchodzą w życie nowe regulacje prawa pracy. Wprowadzają one obowiązek zapłacenia składki ZUS od wszystkich umów zlecenia oraz zmiany w zakresie zawierania umów o pracę na czas określony. Nowelizacja czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw. Od nowego roku wszystkie umowy zlecenia będą ozusowane do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Umowy o pracę na czas określony będą mogły być zawierane na okres nieprzekraczający 33 miesięcy. Później pracodawca będzie mógł albo zwolnić pracownika bez podawania powodu, albo zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony. W opinii eksperta możliwość wypowiedzenia takiej umowy po prawie 3-letnim okresie zatrudnienia bez podawania przyczyny nie motywuje pracownika do podnoszenia kwalifikacji i nie daje mu szans na poprawę sytuacji ekonomicznej. Co trzeba zrobić teraz, żeby się pracodawcy podobać? Czy tylko trzeba wykonywać rzetelnie swoją pracę? O zmianę przepisów od lat zabiega Związek Zawodowy Solidarność. Mimo że wciąż nie są one w takim kształcie, w jakim widzieliby je związkowcy, zmiany w prawie poprawią położenie pracowników, mówi Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność. Zmiany, które obecnie są wprowadzane przez rząd, to wynik skargi, jaką NSZZ Solidarność złożyła przed Komisją Europejską, w której wykazaliśmy, że Polska łamie prawo, jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników na czas określony. Nowe zmiany polegają przede wszystkim na tym, że w końcu ograniczono czas trwania umów na czas określony. Do tej pory była tutaj wolna amerykanka, pracodawcy zawierali umowy nawet na kilkanaście lat. Doradca biznesowy z zakresu prawa pracy Marian Smalec podkreśla, że fundamentem wszystkich regulacji powinna być umowa o pracę na czas nieokreślony, której zawarcie może być przecież w różny sposób normowane. Jest umowa na stałe, z tym, że jest okres 3-miesięczny próbny. Jeżeli pracownik odpowiada i pojmuje daną pracę, no to powinien zostać na czas nieokreślony zatrudniony i wtedy by była sprawa jasna i prosta dla obu stron. Istotnym plusem jest wydłużenie okresu wypowiedzenia w przypadku umów na czas określony i zrównanie go z umowami bezterminowymi. I przenosimy się do Syrii. Dżihadyści z Państwa Islamskiego uwolnili 22 chrześcijan, wyznawców asyryjskiego Kościoła Wschodniego. Uwolnione osoby były wśród ponad 220 chrześcijan porwanych w lutym w prowincji Al-Hasaka na północnym wschodzie kraju. Za uwolnioną grupę, w której znajdowało się 14 kobiet, dżihadyści otrzymali okup. Według opozycyjnego syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka zwolnienie 22 osób nastąpiło dzięki mediacji przywódców plemiennych. Inna organizacja, Asyryjska Sieć na Rzecz Praw Człowieka, opublikowała na Facebooku zdjęcia uwolnionych. Widać na nich głównie osoby starsze. Według tej organizacji trwają negocjacje w sprawie uwolnienia pozostałych porwanych z tej grupy, a atmosfera w rozmowach jest pozytywna.
Organizacja Kościoła Asyryjskiego w Szwecji, która śledzi los tych uprowadzonych, szacuje, że tylko 45 osób, włączając uwolnioną 22-osobową grupę, odzyskało wolność. Chrześcijanie stanowili w Syrii przed rozpoczętą 4 lata temu wojną domową około 10% ludności. Wyznawcy Kościoła Asyryjskiego, jednego z najstarszych, stanowili w tej grupie niecałe 3% i było ich około 30 tysięcy. Mieszkali w 35 wsiach w prowincji Al-Hasaka. Tymczasem 48-godzinny rozejm w 3 syryjskich miastach uzgodnili między sobą syryjscy rebelianci, siły rządowe i bojownicy libańskiej organizacji Hezbollah. Chodzi o będące w rękach rebeliantów As-Zabadani i 2 szyickie miejscowości w prowincji Idlib – Kefraja i Al-Fuwa. Negocjacje między rywalizującymi ze sobą stronami będą dalej prowadzone, między innymi na temat ewakuacji bojowników z Zabadani, wysłania pomocy żywnościowej do miast Kefraja i Al-Fuwa, gdzie kilka tysięcy ludzi jest oblężonych przez rebeliantów, czy innych kwestii. Opanowanie As-Zabadani, leżącego 10 km od granicy z Libanem, byłoby strategiczną korzyścią dla syryjskiej armii, która walczy z wieloma grupami rebelianckimi na wielu frontach. Z kolei wojskowa rola Hezbollahu w Syrii stale rośnie od początku konfliktu w 2011 roku. Syryjski rząd określa to szyickie radykalne ugrupowanie z Libanu jako swego głównego sojusznika w walce z rebelią, która usiłuje obalić prezydenta Bashara al-Assada. Tą informacją kończymy to wydanie. Zapraszam Państwa na kolejne o godzinie 12, a już teraz na prognozę pogody. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Pszyczka. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Nad Wyspami Brytyjskimi i nad wschodnią Europą układy wysokiego ciśnienia. Nad pozostałą częścią kontynentu niże z frontami atmosferycznymi. W Europie kontynuacja letniej i suchej aury. Na termometrach od 23 stopni w Londynie do 37 w Bukareszcie i Rzymie. A w Polsce? Bez większych zmian, a mianowicie gorąco i bez opadów. Słupki rtęci powędrują maksymalnie do 35 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słabo i umiarkowanie będzie wiał ze zmiennych kierunków, a ciśnienie wyniesie około 1017 hektopaskali i minimalnie spadnie. I na koniec prognoza pogody dla poszczególnych miejscowości. Zapraszam.